Może nie były to emocje jak podczas losowania grup piłkarskiego mundialu? Ani nawet par w Pucharze Polski? Legia Warszawa. Ale losowanie sędziów w Sądzie Najwyższym... To będzie Liga Mistrzów, naprawdę. To niespotykane dotąd zjawisko. Może lepsze by były jajka z niespodzianką. Niespodziankami z plastikowych kulek były nazwiska kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpi zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną. Mimo drobnych kłopotów technicznych, pierwsza prezes Sądu Najwyższego wylosowała spośród sędziów sądu 33 nazwiska. Z tej grupy prezydent wyznaczy 11. Lista 33 sędziów Sądu Najwyższego w ten sposób wyłonionych będzie przekazana natychmiast, jeszcze dzisiaj na pewno panu prezydentowi. Wśród wylosowanych sędziów są powołani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, ale i przez poprzednie składy rady. Krytycy i zwolennicy zmian w sądach. Nie wiadomo, kogo wskaże prezydent i ilu sędziów odmówi orzekania w Izbie. Opozycja ma uwagi do formuły losowania, ale i do tego, że ostatecznie zdecyduje prezydent. Jest to rozwiązanie niezgodne z polską konstytucją. Jest po prostu farsa. To jest zabawa w niebieskie kulki, gdzie jako środka występuje pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Ta procedura ma służyć temu, by cały świat mógł zobaczyć, jak transparentne są procedury w Polsce. Wskazanie prezydenta jako tego, który dokonuje wyboru, jest najbardziej konstytucyjnym modelem. Nowa izba ma być jednym z kamieni milowych ustalonych z Brukselą. Ocena Komisji Europejskiej spodziewana jest jesienią. Jesienią Sejm ma też wrócić do innych zmian w sądach. PiS ma przyjąć projekt o sędziach pokoju, który obiecał Pawłowi Kukizowi. To nie jest ultimatum, tylko to jest stwierdzenie jakiegoś faktu. Jeżeli PiS nie będzie się wywiązywał z umowy, w związku z tym przestanę po prostu z nimi głosować. W pewnym pakiecie będzie to przyjmowane, ale mam nadzieję, że do października ten temat zostanie rozwiązany. Mamy trochę inne stanowisko niż Paweł Kukiz. Jeśli to ma zadziałać, to przede wszystkim musi być w pierwszej kolejności reforma sądów powszechnych. Ziobryści chcą, by równocześnie przyjąć projekt spłaszczający strukturę sądów. Ustawa jest gotowa, ale biorąc pod uwagę decyzję prezydenta sprzed 5 lat, zawetuję. Prezydent prawdopodobnie także dziś nie jest zwolennikiem pomysłów Zbigniewa Ziobry. Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś konkretne rozwiązania na stole, one będą przedyskutowane z panem prezydentem. Konkretne rozwiązania powinniśmy poznać na posiedzeniu Sejmu we wrześniu. Marcin Fijołek, Wydarzenia.